te elementy słabości sprawiają, że człowiek posuwa się do mordu, tak? Jakby, czyli bierze nóż, bierze pistolet, dusi. Mam taką bohaterkę, seryjna zabójczyni staruszek mordowała, dusząc, po prostu przykładała poduszkę. Kobiety, i to też jest typowe dla żeńskiej zbrodni, one po tej zbrodni, kiedy wracają do siebie, chcą się wybielić. Znowu jest ten nim Matki Boskiej. I wracamy do tego stereotypu, z którego wyszliśmy na początku, czyli że jestem dobra, jestem troskliwa, jestem czuła, jestem miłością. I każda z nich, to dlatego kobiety tak często się nie przyznają, dlatego idą w zaparte, dlatego tak mataczą, dlatego tak kombinują, dlatego chcą, żeby śledztwo poszło na inne tory, ponieważ ich nadrzędnym celem jest wybielenie się. Większość życia spędzam w piżamie albo w dresie, rozczochrana. Moje biurko przypomina biurko Tomiego Szelbiego, wiesz, po prostu wszystko jest tam nagruzowane. Natomiast mam tam swój porządek i w ogóle jakby ten chaos, który ja generuję, nawet to bardzo lubię. Dzień dobry, moi drodzy, witam Was w Kina Rozmowie. Nazywam się Marcin Radomski, zapraszam do subskrybowania kanału i komentowania odcinka. Dziś moim gościem, a właściwie gościnią jest Katarzyna Bonda, pisarka. Dzień dobry. Dzień dobry, witaj serdecznie, Kasiu. Bardzo się cieszę, że się spotykamy tutaj na fotelach Kina Rozmowy. Zaczęliśmy już rozmowę wcześniej trochę, przed samym nagraniem. Tak, tak, nie mogliśmy się powstrzymać. Tak, rozmowa o życiu tak naprawdę. No, myślę, że ten serial, z okazji którego się spotykamy, też tak nasuwa, przynajmniej u mnie, takie elementy, że tak naprawdę to nie jest tylko historia o zbrodni. I w ogóle wszystkie kryminały, moim zdaniem, nie są tak naprawdę o zbrodni, nawet nie są o poszukiwaniu sprawcy, czyli odpowiedzi na pytanie, kto zabił, tylko są no, po prostu opowieściami o ludzkim losie i my dzięki temu trenujemy, likwidujemy własne lęki i jakby oswajamy je. Myślę też, że w wielu bardzo przypadkach uczymy się wrażliwości, a jednocześnie hartujemy się z tymi wszystkimi różnymi historiami, które każdy z nas ma gdzieś tam w dzieciństwie, w swoim domu. Spotykamy się tutaj z okazji serialu Morderczynie, który jest na platformie Viaplay. Ten serial jest zainspirowany twoją książką Polskie Morderczynie. Zaciekawiło mnie to, że powiedziałaś o tym dzieciństwie, i tym, że często jest tak, że gdzieś u podłoża takich spraw jest coś, co dzieje się właśnie na tym wczesnym etapie życia. Znaczy to jest tak, że jeśli chodzi o sprawców, książka się nazywa Polskie Morderczynie, jakby ona jest inspiracją, jakby bazą dla tego serialu i tam jest właściwie odpowiedź na twoje pytanie. Natomiast powiem to, bo ja musiałam napisać tą książkę, żeby to zrozumieć. Każdy sprawca, zabójca, niegodziwiec, człowiek, który jakby czyni zło, bardzo często my się go boimy, traktujemy go jako taki mitologiczny potwór, był kiedyś ofiarą. I to jest stuprocentowe. Oczywiście najbardziej trywialne i takie oczywiste rzeczy to są, kiedy ktoś był bity, dręczony, fizycznie maltretowany, molestowany seksualnie. Jakby te ślady agresji były naoczne i materialne, ale jest też coś takiego jak przemoc psychiczna, emocjonalna. To się odbywa często w bardzo dobrych domach i ja to nazywam tak naprawdę brak miłości. Czyli taki zimny wychów, surowe traktowanie, jakby oczekiwanie coraz więcej i więcej i funkcjonowanie w takiej patologicznej sytuacji, na przykład dziecko obserwuje toksyczną relację rodziców, widzi, że rodzice czynią niegodziwości, jakby wzrasta w tym, czyli hartuje się w takiej przestrzeni biernej agresji i potem jakby tylko ją oddaje. W książce jest taka historia na przykład lekarki, która zamordowała żonę swojego kochanka, która wykształciła się, miała 3 specjalizacje, była nagradzaną lekarką w pogotowiu pracując, ratowała ludzkie życie, bo słynęła z tego, że jest po prostu totalnie empatyczną osobą, która potrafi zachować zimną krew i jakby pomóc innym. Była niezwykle wykształcona, kiedy ja z nią rozmawiałam, rozmawiałyśmy o literaturze,
o muzyce poważnej, na tematy bardzo szerokie, społeczne. No, w moim odczuciu jest takim odpowiednikiem polskiego Hannibala Lectera, więc jest taka wysublimowana i taka elegancka. I moim zdaniem jest to jedna ze straszniejszych postaci, chociaż prawie każda historia jest dramatyczna. I zastanawiałam się, skąd wzięła się u niej ta agresja. Jak to się dzieje, że taka osoba wpada na pomysł, żeby zlikwidować osobę, która stoi na drodze do jej szczęścia. Jakby w jej rzeczywistości to wszystko się zaczęło, kiedy ona była bardzo mała. Zresztą ta bohaterka jest w książce pod tytułem Impresja, pod tytułem Śmierć właśnie, bo każda z opowieści jakby dotyczy innego aspektu życia, ponieważ życie odebrały. I ona jako mała dziewczynka, właściwie już od 6 roku życia, obserwowała relacje rodziców, która była nieprawidłowa, ponieważ ojciec miał drugi dom. Ojciec miał kochankę, z którą miał też najprawdopodobniej dziecko. Matka tolerowała to dla dobra tej córki. Kiedy miała 11 lat, matka już ją czynnie wykorzystywała do tego, żeby śledziła tego ojca, przemycała listy, które pisał on do tej kochanki z powrotem. Ta dziewczynka wzrastała w poczuciu, że powinna być chłopcem, bo skoro w tamtym domu on ma syna, to znaczy, że coś ze mną jest nie tak. Jakby mnóstwo jakby narosło takich przekonań, ta matryca zaczęła się psuć. Ale jednocześnie człowiek ma coś takiego, że mimo iż ta matryca jest spaczona, nazwijmy to, jest bardzo dużo błędów w niej, i to ten system dążąc do doskonałości się multiplikuje i ona bardzo dobrze funkcjonowała zawodowo. I w dorosłym życiu ona zidentyfikowała się podświadomie z postacią tej kochanki ojca. I wiedziała, że jej ojciec nigdy nie odszedł od matki, ci rodzice nigdy się nie rozwiedli, nawet kiedy ona została aresztowana, wspierali ją i przyjeżdżali. I jakby funkcjonowali, jakby ta fasada do końca została zatrzymana. I dla niej, w jej poczuciu, w jej świecie, w jej jakby przestrzeni emocjonalnej, jedyną drogą było wyeliminowanie tej kobiety. Osobiście udusiła ją paskiem. Poszła do swojego kolegi w pogotowiu, poprosiła o czarny worek. Kiedy zapytał, po co jej potrzebny, odpowiedział, że potrzebny jest jej dla koleżanki na suknię ślubną. Jakby mówię ci o tym, ponieważ jakby to są takie historie, które jakby są same w sobie już fabularne, mimo iż książka jest totalnym dokumentem. Już kończąc, odpowiadając właściwie na twoje pytanie, przez ten przykład chciałam pokazać, że czasami to zło, które my widzimy, to tak naprawdę to już jest finał tego całego procesu destrukcji osobowości, chociaż jako ludzie oni starają się bardzo dobrze funkcjonować. I najstraszniejsze zbrodnie popełniają ludzie, którzy mają mocno zakamuflowane te elementy nieprawidłowe. Racja też jest, że to nie jest tak, że my wszyscy pochodzimy prawdopodobnie z nie do końca idealnych domów. Masz większe lub mniejsze nieprawidłowości. Natomiast raz na jakiś czas zdarza się jednostka, która przekracza tą cienką, czerwoną linię. I moim zdaniem jakby ta przestrzeń tutaj, w tym przypadku, ona jest niezwykle ciekawa, dlatego że jeśli chodzi o kobietę zbrodnię, ona jest surowiej oceniana przez społeczeństwo, aniżeli dotyczy mężczyzn. Kobieta powinna być jednak stereotypowo troskliwa, ciepła, empatyczna, dobra, opiekuńcza, być łączona z miłością, a nie ze zbrodnią. Ja się z tobą zupełnie zgadzam. A powiedz mi, co było takim powodem do napisania Polskich morderczyń dla ciebie? Wiesz co, ja to było, jak ja to mówię, tysiące lat temu, czyli ja jako bardzo młoda dziennikarka, miałam 23 lata może, kiedy stawiałam właściwie pierwsze kroki w zawodzie, to był taki zawód jak sprawozdawca sądowy kiedyś, dzisiaj to już w ogóle nie istnieje. Było to niezwykle trudne, więc ja zaczynałam jako osoba bardzo młoda, dziewczyna, która miałam, moim zadaniem było obserwowanie procesów i relacjonowanie jak serial w gazecie. I był to czas no niesamowity, dlatego że na ławie oskarżonych przed warszawskim sądem, bo w tym sądzie relacjonowałam procesy, zasiadały kobiety, które nie tyle były ofiarami przemocy domowej i dokonały zbrodni, jakby oddając tą agresję, ale były szefowymi gangów,
To była Monika Szymańska, zabójstwo Tomka Jaworskiego, która dowodziła bandą mężczyzn, którzy uprowadzili i zamordowali warszawskiego maturzystę, potem go zakopali, jego zwłoki spalili. Dręczenie tego chłopca odbywało się w jej domu i ona była właściwie pierwszą bohaterką, do której pojechałam, ale była też Małgorzata Rozumecka. Podaję nazwiska tutaj, dlatego że sąd podczas wydawania wyroku jako dodatkową karę nakazał ujawnienie nazwisk. Małgorzata Rozumecka, zabójczyni dealerów ery GSM, też uznana została za głowę małego gangu męskiego i jakby to ona wszystko jakby logistycznie planowała i na niej się skupiła cała uwaga sądu i dostała bardzo surowy wyrok, z tego co pamiętam, dożywocie. Była Monika Osińska, to była też słynna sprawa. Maturzyści, ludzie, którzy po prostu przed studniówką czy po studniówce, już teraz nie pamiętam, dokonali zbrodni na równolatce właściwie, kilka lat starszej od siebie, dla paru złotych przyszli i ją skatowali kijami do bejsbola. Również była w grupie swoich kolegów bardzo młodzi ludzie, jakby tutaj to jest też dodatkowy straszna i bestialska zbrodnia, gdzie odpowiedzialność się rozmywa, ponieważ masz więcej osób. I na tamte czasy to było totalne nowum. Wszystkie gazety, media, komentatorzy zastanawiali się, jak to jest możliwe i skąd się bierze ta żeńska agresja. I kiedy ja już zaczęłam pisać książki po napisaniu pierwszej fabuły sprawy Niny Frank, nie mogłam od razu znaleźć wydawcy i czekałam, aż ktoś się zainteresuje, bo nie było wtedy mody na kryminał. Pomyślałam sobie, że zajmę się tym. Pominęło 10 lat i jakby to we mnie okrzepło. Ja wiedziałam tak dużo o tych morderczyniach, które zasiadały na ławach oskarżonych w tamtym czasie, że wydawcy sami się zgłaszali do mnie, żebym napisała o tym książkę, ale ja byłam za młoda i nie czułam się na siłach. I po tych 10 latach pomyślałam sobie, że muszę to sprawdzić, ponieważ to, czego nie rozumiałam, to czym one różnią się ode mnie. A bardzo ważne było to, że one miały mniej więcej tyle lat, co ja. Czyli ja siedziałam po stronie obserwatorów, a one siedziały na ławach oskarżonych. I ja zastanawiałam się, co mnie różni. Mamy takie same włosy, mamy takie same ciało, ono może być większe, mniejsze, rozumiesz, jakby to mamy, po prostu jesteśmy kobietami. I w jakimś stopniu te życiorysy, czasem to były elementy patologiczne w oczywisty sposób, ale nie zawsze. Sprawa Ultimo, zabójstwo na Nowym Świecie, gdzie Beata K., bo chyba nie ujawniono jej nazwiska, po prostu weszła i zamordowała swoją przyjaciółkę i szefową i przy okazji jej męża. Trzy wyroki zapadły, jeden zaprzeczał, drugiemu ostatecznie została skazana. Wiem, że teraz wokół tego pracujący też się jakby kręcą nowe rzeczy i wszystkie one liczą na to, że wyjdą. W każdym razie ta dziewczyna też jest u mnie w książce. Wiesz co, po prostu dla mnie jakby to niezrozumienie i ta potrzeba pojęcia, jaki one mają gen, może ten gen zła, może to jest coś, co po prostu znajdziesz w jej życiorysie i trochę mnie przerażały. Mhm. Jak pojechałam do pierwszej, do właśnie Moniki Szymańskiej, pamiętam to jak dziś, bo wyszła taka ciocia. Taka miła, sympatyczna kobieta, w ogóle nie potwór, a one były przedstawiane, kreowane na takie bezwzględne i zresztą też jak znasz akta, to wiesz, że coś się tam wydarzyło, że to było potworne, że jakby jest to pewien rodzaj wyrachowania, który jakby nie mieści nam się w głowach i wychodzi taka bardzo, pamiętam, że nawet mnie rozśmieszyła i pomyślałam sobie, że o tym właśnie napiszę, o tym dualizmie, o tym, że zbrodnia dzieli ich życie na pół. O tym, że były kiedyś kobietami i los je doprowadził, że to była jedna krótka decyzja, bo tak naprawdę tak jest, że to są czasem milisekundy, kiedy człowiek decyduje, wchodzi w to, w ten konflikt, jakby idzie, żeby wygrać, tak naprawdę tym się karmi. Jakby zbrodnia to też jest konflikt, w którym chcesz wygrać, jakby ambicja tutaj bardzo dużą winę
Jakby niesiemy nie tylko winy, ale też ta przestrzeń takiej chciwości, żeby moje było na górze, bardzo często sprawia, że dochodzi do tej zbrodni. A człowiek, który ma taką bardzo mocny fundament, bardzo mocną moralną konstrukcję, gdzieś tam, nawet często nie z domu, tylko po prostu potrafisz odpuścić, bo masz inne plany, bo nie jesteś w rozsypce emocjonalnej, bo oni wszyscy. I to była moja refleksja po pracy nad tą książką, którą robiłam 3 lata. Tak naprawdę oni mają w sobie lęk. Nie siłę, tylko słabość. I stąd bierze się jakby ich zachowanie, które doprowadza do zbrodni. Jakby te ślady behawioralne wskazują na to, że jakby te elementy słabości sprawiają, że człowiek posuwa się do mordu, tak? Jakby, czyli bierze nóż, bierze pistolet, dusi. Mam taką bohaterkę, która seryjna zabójczyni staruszek mordowała, dusząc, po prostu przykładała poduszkę. Robiła to po to, żeby okraść je ze złota i z pieniędzy. I jakby opowiadam ci o tym wszystkim, chociaż tak naprawdę ta książka, każda z tych historii dobrała mnie w taki sposób, jest ich 14 w książce, jest zupełnie inna. Po to, żeby pokazać, jaka jest duża różnorodność i ta przestrzeń tego dualizmu, kiedy poznaję właśnie, przychodzi do mnie kobieta, która już ma wyrok dożywocia, jest skazana i wiadomo, że będzie spędzała w tym więzieniu przynajmniej 30 lat, bo nam się wydaje, że dożywocie to jest dożywocie, a to jest 25 albo 30 lat, potem mają prawo do wcześniejszego wyjścia. I jednocześnie one oczywiście przechodzą te wszystkie etapy takiego, bym powiedziała, tak jak żałoby, że muszą się pogodzić z tym, że to jest ich dom, ale kobiety, i to też jest typowe dla żeńskiej zbrodni, one po tej zbrodni, kiedy wracają do siebie, chcą się wybielić. Znowu jest ten nim Matki Boskiej i wracamy do tego stereotypu, z którego wyszliśmy na początku, czyli że jestem dobra, jestem troskliwa, jestem czuła, jestem miłością. I każda z nich, to dlatego kobiety tak często się nie przyznają, dlatego idą w zaparte, dlatego tak mataczą, dlatego tak kombinują, dlatego chcą, żeby śledztwo poszło na inne tory, ponieważ ich nadrzędnym celem jest wybielenie się. Odwrotnie niż w męskiej zbrodni, gdzie mężczyźni bardzo często starają się pokazać, że są straszniejsi, niż to jest naprawdę. Te historie, o których mówisz, są przerażające. Zastanawiam się, jak przez te lata, piszące teksty ponad 10 lat i później książkę jeszcze 3 lata mówisz, jak ty w ogóle się czułaś w tym procesie, poznając te kobiety? Czy próbowałaś jakoś je zrozumieć w ogóle, ich czyny? Czy to jest w ogóle możliwe, żeby zrozumieć? Znaczy, to jest doskonałe pytanie i powiem ci, że bardzo ważne pytanie, dlatego że ja nie wybielam ich. I one wiedziały od początku, że biorą udział w projekcie, który się nazywa Polskie Morderczynie. Mało tego, ja zaprosiłam do tej współpracy fotografa Edwarda Kaweckiego, który zrobił każdej z nich zdjęcie. Pierwszy raz w życiu często miały robione zdjęcie bardzo profesjonalne, gdzie wyglądały pięknie i to był taki mój prezent, ponieważ ja już wiedziałam wtedy, że ja rozmawiam z kobietami, które siedzą z paragrafu 148, ale nadal są kobietami. I po prostu jako dokumentalista musisz odrzucić te wszystkie nakładki związane z brutalizmem, z przerażeniem, z obrzydzeniem, z tym wszystkim, co się łączy z aktami i co czytasz. I one są roszczeniowe i są manipulujące. Trochę to była praca, jakbyś wchodził do klatki tygrysa. Nie wiem, czy kiedykolwiek napiszę taką książkę. Robiłam ją 3 lata i z każdą z tych kobiet spotykałam się wielokrotnie i przysięgam ci, że niektóre budziły moje szczere współczucie. Bardzo wiele elementów z tej książki jest wzięte żywcem w serialu. I to było dla mnie takie przyjemne, to było cudowne, ja wręcz byłam wzruszona. Ty odbierasz to jako taką stricte fabułę. Morderczynie są pięknie napisane przez scenarzystów, którzy po prostu pochylili się nad moją książką i wybrali takie papierki lakmusowe, takie jądra, takie, wiesz, takie ziarna najważniejsze tego zła i włożyli to do tej historii. I nie powiem ci, żeby ci nie spoilerować, ale ja je odczytuję. I chodzi o to, że w momencie, kiedy ja pojechałam tam, jakby
w jakimś stopniu skradłam im duszę, zabrałam ich historię i opowiedziałam w tej książce. Czasem dziennikarze, nie pamiętam, pytali, jak ja tak mogłam, czy ja się nie czuję głupio, że ja po prostu zabrałam im to. A dla większości z nich to był rodzaj spowiedzi, czyli oczyszczenie. I one mi dziękowały. I między nami jest naprawdę bardzo pozytywna relacja. I to było dla bardzo wielu, włącznie z moją rodziną, niezrozumiałe, że one do mnie piszą, już teraz nie piszą, niektóre już nie żyją, niektóre wyszły, ale pisały bardzo długo, przez lata, listy. Ja im wysyłałam na święta, wiesz, kartony, wagony fajek, bo tam jakby walutą jest coś innego, tak. Kawę. Pamiętam, że wysyłałam też rajstopy, kremy pod oczy. Takie, wiesz, żeńskie wsparcie. Jednocześnie musisz trzymać pewien rodzaj dystansu, ale też one musiały mieć poczucie i ja zresztą zaangażowałam się mocno i przyjeżdżałam tam po prostu, ponieważ w jakimś stopniu było mi ich szkoda, ponieważ już znałam ich historię, one mi się zwierzały, a z drugiej strony wiedziałam, z kim mam do czynienia, nie możesz o tym zapominać. Natomiast w momencie, kiedy pracowałam nad tą książką, zaszłam w ciążę i wszyscy mi mówili, że muszę przestać. Że nie mogę już tam jeździć, że wiesz, że po prostu to jest głupie, to jest przerażające. Oczywiście pisałam tą książkę, znaczy pisałam ją bardzo krótko, napisałam ją w kilka miesięcy, ale sama praca zbierania danych trwała 3 lata. Ty mówisz, że masz swój program 4 lata. Wyobrażasz sobie? Więc jakby to była totalna idea fix moja, że ja muszę to skończyć. I wiedziałam, że jeżeli ja urodzę, to już nie pojadę do więzienia. Z małym dzieckiem nie zostawię go, żeby jeździć do więzienia. Więc muszę to zrobić, dopóki jeszcze jestem tylko ja. I się udało. Słuchaj, to się okazało, że to było najważniejsze, ponieważ te kobiety, te dziewczyny, one wtedy zrozumiały, że ja jestem w jakimś stopniu, nie jestem ich wrogiem, nie jestem dziennikarzem sensacyjnym, nie jestem kimś, kto chce im coś zabrać, tylko mój brzuch rósł. Ja tam cały czas przyjeżdżałam i one w ramach takiej solidarności żeńskiej, wdzięczności, byłyśmy coraz bliżej. Kiedy skończyłam pracę i uznałam, że te impresje są gotowe, bo to są bardzo krótkie impresje, żeby je zdobyć, żeby, nie wiem jak to powiedzieć, musisz, myślę, że dlatego ten serial jest taki dobry, dlatego jest ta głębia psychologiczna w Morderczyniach, że po prostu najpierw, żeby otworzyć człowieka, dokumentalista musi tak obrać jak cebulę. Najpierw zdejmujesz te pierwsze warstwy, gdzie on tak oficjalnie opowiada o jakichś tam, wiesz, pierdołach takich, tak. Takich urzędowych. Potem coraz jesteś bliżej, coraz bliżej, ale jak dokopiesz się do środka, to tam jest złoto. I te impresje dotyczą tego małego fragmentu, który jest tajemnicą każdej z nich. Uznałam też, że jakby sposób zapisu taki prosty, lakoniczny będzie najbardziej mocny i do dzisiaj przysięgam, ta książka jest bestsellerem, chociaż wyszła w 2008 roku. To starożytność totalna. W ogóle się nie starzeje. Po prostu, nie wiem, na przykład jest taka bohaterka, która odbywa wyrok w sekrecie. Nawet nie wiem, czy wiedziałeś, że jest to możliwe. Nie, nie wiedziałem o tym. Zupełnie jestem zdziwiony. Nie będę ci więcej opowiadać jakby o książce, bo... A ja chciałem cię zapytać jeszcze o to, czego ty się bałaś w tym procesie, bo na pewno były takie momenty. Wiesz co, no takich podstawowych strachów typu, bo mnie zawsze pytano, wiesz, ja wtedy jak jeździłam, to wszyscy się o mnie martwili, tak. Pytali... Czy nie przykład, wyciągną noża tak, czy, albo... Gdzieś, tak. Czy nie boisz się, że na ciebie zaatakują. Ona się rzuci, tak? Ale to w ogóle totalnie jest pytanie z gruntu tych takich naiwnych, jeżeli ktoś nie ma jakby doświadczenia, jak wygląda taka praca. Oczywiście potencjalnie była taka opcja, natomiast nigdy się tego nie bałam. Nawet jak Wiola Piorunowska, ta, która rozmawiała ze mną i z 9 duchami jednocześnie, a ja miałam taki wielki brzuch ciążowy, że nie dosięgałam do stolika, wtedy też się nie... No Boże, trochę się bałam. Jeszcze strażnik przyszedł i powiedział, że Pani Kasiu, bo ja już tam byłam, wiesz, stałą jakby... Wszyscy Cię znali, tak, wiem, tak, koleżanką strażnika. W ogóle jakby rozmawiałam też ze strażniczkami, wykorzystałam bardzo wiele ich historii potem do fabuł, do moich kryminałów, ale wiesz co, po prostu on mówi, że Pani Kasiu, to ja skoczę do Auchan na chwilę, tam zrobię zakupy, bo wy jeszcze trochę tam Wam zajmie. Natomiast
to nie chodzi o takie lęki. Wiesz co, bardziej tego, czego się najbardziej bałam, to takiej manipulacji. Każda z nich, każda, przysięgam, nawet jeżeli otworzysz ją i jakby pokażesz taką swoją gładką, miękką twarz, to miękkie podbrzusze, jeżeli ona to zna, jak każdy psychopata, jak już to wie, to jest w stanie cię w to uderzyć i zaatakować. Były różne sytuacje takie, które najpierw była wielka, wiesz, no, witały się ze mną jakby przytulając, dzwoniły do mnie na święta, pytały, jak moje dziecko wzrasta. Jakby jesteśmy po prostu w takiej bardzo dobrej komitywie, tylko ty mnie rozumiesz i tak dalej. Po czym, kiedy nadarzała się jakaś okazja typu, żeby wyciągnąć pieniądze, bo nie wiem, któraś tam sobie wymyśliła, że może podać mnie do sądu, żebym ja jej zapłaciła jakieś pieniądze, bo to jest bardzo, bardzo ważne. Żadna z nich nie dostała ode mnie ani grosza. Mhm. Tak jak telewizje przyjeżdżają, płacą bohaterom za to, że występują przed kamerą. Ja przyszłam do nich i powiedziałam, że będziesz występowała w książce pod tytułem Polskie Morderczynie, zrobię ci zdjęcie, czyli opublikuję twój wizerunek, opowiesz mi swoją historię, którą autoryzujesz, ale ja skonfrontuję to z materiałem z akt. Tak też jest w istocie w zapisie. I no i nie dostaniesz z tego nic więcej, czy w to wchodzisz. I jak one reagowały? No, miałam 14 w książce, zostało 14, a miałam wszystkich 22. Te pozostałe zachowałam sobie, na przykład Florystka jest inspirowana taką historią, na takie, które uznałam, że one w ogóle zasługują na oddzielną książkę, albo część wycofała się właśnie z tej przyczyny, bo były takie sprytne, wiesz, chciały coś więcej z tego mieć. Natomiast te, które zostały, to była między nimi a mną taki rodzaj, bym powiedziała, takiego połączenia, a jednak mimo wszystko cały czas próbowały mnie, za przeproszeniem, przekręcić. Mm-hmm. Wobec czego to, czego się bałam, to musiałam być zabezpieczona. Czyli wszystkie zgody na opublikowanie wizerunku, autoryzację, ja to wszystko mam, mój wydawca trzyma to w sejfie. I po prostu jakby to było najważniejsze, dlatego że pięknie w filmie Morderczynie została pokazana postać Jagody, która, nie chcę spoilerować, jak to się ujawnia, natomiast mamy do czynienia z klasycznym socjopatą, psychopatą, który potrafił imitować emocje bardzo pięknie, niesamowicie to przebiega w taki teatralny sposób, że nie jesteś w stanie się zorientować, wierzysz mu. Bardzo długo potrafi to robić i jakby wchodzisz w ten świat i moment, kiedy wiesz, że tak naprawdę jesteś ofiarą, a myślisz, że to ty pomagasz tej osobie, jest momentem, w którym wiesz, że po tobie. I nie będę więcej nic mówiła, bo to będzie spoiler, a warto by było, żeby widz sobie sam odpowiedział na to pytanie. Natomiast z takimi osobami spotykałam się tam cały czas. Mhm. Czyli musisz uważać, ale nie to, bo to wiesz, one wyczuwają strach. One od razu wiedziały, że ja się ich nie boję. Że jakbyś przyszedł i one by wiedziały, że ja się boję, że ona się na mnie rzuci, to prawdopodobnie w ogóle by nie było drugiej rozmowy. Więc jak, to było dla mnie samej też poszukiwanie takiej własnej siły, takiego poczucia, gdzie jest moja moc i ustanowienia, że ja stoję po stronie dobra i że warto stać po stronie dobra, ponieważ ta cena jest słona i jest po prostu, nie ma odwrotu. One już nigdy nie są w stanie wrócić do siebie samych sprzed tej sytuacji zbrodni. Bardzo wiele z nich straciło wszystko. Straciło kontakt z dziećmi, straciło możliwość bycia w związku, nie ma szansy na prawdziwą miłość. Nie dlatego, że nie istnieje korespondencja więzienna, bo one bardzo często mają kontakty seksualne, czy to z mężczyznami, czy ze współwięźniarkami. To też serial bardzo pięknie obrazuje, ale po prostu już jesteś na aucie, w takiej przestrzeni, jakby ktoś ci wystrzelił w kosmos i jakby twoim światem jest teraz dżungla, gdzie ta rzeczywistość jest totalnie jakby nieprzewidywalna i już jesteś bardziej zwierzęciem, drapieżnikiem, chociaż może wcale tego nie chciałeś. Ale tak jest.
tak się dzieje w momencie, kiedy przekroczysz tą cienką, czerwoną linię. Moim zdaniem dlatego warto też o tych rzeczach mówić i warto ten serial zobaczyć i moją książkę przeczytać, żeby pojąć, że ten jeden moment, kiedy ktoś sięga po nóż, albo strzela, tak, albo robi coś, co po prostu nie zawrócisz. Mhm. I to jest też tak, że my często sami jesteśmy bardzo blisko takich negatywnych emocji, bo to nie jest tak, że my nie przeżywamy ich. Każdy gdzieś odczuwa gniew, frustrację, jest taki wściekły albo po prostu chciałby wygrać. I w większości przypadków to jest wspaniałe. Myślę, że tak w 93% tego nie robimy. W ogóle kobiety zabójczynie to jest w ogóle promil. Jest tylko kilka więzień w Polsce dla kobiet. Większość oczywiście zaludniają mężczyźni, bo jakby ten testosteron gwarantuje walkę na etapie już wstępnym i ta agresja jest wpisana, jakby mężczyzna to wojownik naturalnie. Natomiast jeżeli kobieta staje się wojownikiem, to najpierw była ofiarą, stuprocentowo. No i tak też pokazuje to serial. To jest opowieść, o której wraca w retrospekcjach do tego, co działo się w przeszłości z tymi dwoma głównymi bohaterkami, siostrami i ich rodzicami. Poznajemy historię z przeszłości i poznajemy historię z teraźniejszości, kiedy trzy kobiety muszą stawić czoła pewnej sprawie, która się tam dzieje, morderstwu. Które się dokonało w domu i to śledzimy przez te sześć rzeczywiście odcinków. Mówisz, że najbardziej właśnie ci się podobała ta głębia psychologiczna. A co, na co jeszcze zwróciłaś Nie, uwagę? Nie, najbardziej to mi się podobało to, że trzyma mnie w napięciu i że w ogóle zapomniałam, że to jest serial inspirowany moją książką. To mi się najbardziej podobało, że zapomniałam, że to jest produkcja polska, że po prostu z przyjemnością oglądałam to, tak jak włączam sobie każdy inny serial, który mnie wciąga i to było cudowne. Podobało mi się bardzo, że to jest takie na półtonach zrobione, że są elementy, które są niedopowiedziane i że większość rzeczy tam nie jest tak dociśnięta kolanem, że nie wiem, Maja Pankiewicz eksponuje postać składając mundur. No, po prostu ta scena jest świetna. Ona w ogóle ona jest do ukochania, ta bohaterka. Jest taka zgrywa taką twardą, mocną, taką waleczną i taką tą maskę, tą zbroję nosi, ponieważ ten ojciec ją jakby ubrał w to, ale w środku mamy taką kochaną, wrażliwą, delikatną osobę i to, co na środku, to jest prawdziwa jej siła. I my to czujemy i to jest świetnie zagrane. Po prostu relacja z królem, tak, jakby z Kmiecikiem, Mateuszem Kmiecikiem, którego bardzo dziękuję mu i już też wpisałam u siebie w swoich mediach. Ja bardzo lubię, kiedy w kryminale jest żart. Kiedy to nie jest takie drętwe na takiej niskiej wibracji cały czas. I pomiędzy nimi rzeczywiście tutaj dużo się dzieje. Tak, i pomiędzy nimi się dużo dzieje, a on też rozbija to żartem i ja wiem, że to jest po prostu też jego osobnicze, ponieważ miałam okazję być na planie i wiesz co, widziałam, jak robili chyba 8 czy 10 dubli jednej sceny i w pewnym momencie on wymyślił ten żart z grubasem, no, czy kiedy go zakuwają i jakby to po prostu wyniknęło z tego, że jakby sytuacyjnie. I uważam, że to jest świetne, jakby to jest tak, dołożył to aktor i ja jestem pewna, że całości nie prześledziłam, ale myślę, że bardzo wiele jest takich elementów, czyli dołożył taką swoją osobowość. Wiesz co, policjanci na miejscach zdarzeń właśnie dokładnie dlatego żartują. Rozbijają, zrzucają energię z krzyża tą niską, po to, żeby jakby móc przetrwać. Dzięki temu zrzucisz to żartem, jakby ten rechot po prostu pójdzie. Czasem to jest na brzytwie, czasem to jest momentami chamskie. Musi być wulgarne. No, jakby materia zbrodni jest tak trudna i taka no, brudna, obrzydliwa i jakby to bestialstwo, jakby nie chcemy tego mieć u siebie, wobec czego jakby ten żart, to jest tak jakbyś wyrzucił do kosza coś. I potem jesteś oczyszczony, możesz iść dalej. Pięknie to zostało zrobione. A co ci się nie podobało? Co mi się nie podobało? Właściwie jest bardzo mało takich elementów i bym się musiała przypieprzać. Nie wiem, czy można takie słowa. Można, oczywiście. Wszystko możemy. Takich słów używać. Wiesz co, na przykład zastanawiałam się, czy było konieczne aż tyle trupów kłaść. Wydaje mi się, że ten serial jest cały zbudowany tak delikatnie. Czołóweczka
miodzia, gdzie po prostu ona wszystko zielono-niebieskie, takie po prostu chłodne i wszystko takie, a jednocześnie to daje intymność. I dla mnie byłoby mocniejsze, gdyby na przykład, nie wiem, w te strzelaniny były dwa takie, nie będę spoilerować, momenty, gdyby to był... Moim zdaniem mocniej działa, kiedy masz jeden strzał, niż 10 małych, o, tak powiem, bo to będzie spoiler. Natomiast to jest naprawdę takie przywalanie się okropne drobiazg. To tak, po prostu to... Script Doctor, myślę, że mogło to wynikać z tego, że po prostu ileś tam razy był czytany draft, przepisywany draft scenariusza i albo przyszedł producent i zadecydował i tak dalej. Natomiast to naprawdę nie jest... nie jest coś, co po prostu myślę, że warto wałkować, bo piękne kreacje aktorskie, począwszy od pierwszoplanowych Maja i Mateusz, którzy są świetni, Iza Kuna cudowna, nasza polska Meryl Streep, która gra milcząc, która gra ciałem, która po prostu oczami wyraża, moim zdaniem no, naprawdę to jest niezwykle trudne, żeby tak bez takiego gadania i wyjaśniania i to świadczy o szacunku dla widza, że jesteście inteligentni, wszystko zrozumiecie i myślę też, że oni się bardzo, tutaj jest duża pieczęć autorska Chrisa, który jest taką osobą, taką niedosłowną, wobec czego te wszystkie elementy włącznie ze spięciem się całej historii, totalnie tytuł Morderczynie pięknie wybrzmiewa po obejrzeniu całości, najlepiej to obejrzeć na raz. Jak ja to mówię. Jak ja tak miałem okazję oglądać 6 odcinków. No, no, także to ty mi powiedz lepiej, co ty myślisz. Ja napisałem recenzję w Onecie i tam napisałem dużo też dobrych słów o tym serialu, bo on mnie wciągnął bardzo. Też uważam, że trzyma tempo. Bardzo dobra Maja Pankiewicz w roli głównej, ale też rodzice. Tomasz Szuchart i Iza Kuna. Dlatego powiedziałem, że ta głębia psychologiczna, bo dla mnie to było najbardziej ciekawe w tej historii, takie zagłębienie się właśnie to, o czym my rozmawiamy teraz, o to, w tą kobiecą taką psychologię, gdzie tak wydaje nam się, że tak one by nie zrobiły. I później to, w jaki sposób to jest poukładane w tej historii, jak my to odkrywamy po kolei, jak one to też tuszują, jak o tym fałszują to, co się dzieje, a później jakby w zupełnie inną stronę to idzie. To było dla mnie chyba takie najbardziej zaskakujące. I to zamknięcie tej historii też w takich 6 odcinkach, jakby taka całość, która może mieć kontynuację, ale można obejrzeć to jako jedną historię. Tak, tak. Znaczy, wiesz co, ja już nie chciałam mówić o tych wszystkich elementach, żeby ludziom nie zabierać przyjemności, bo tak. To powinna być uczta, ale powiem ci, że dla mnie to jest największy zaszczyt, że ktoś... Ja pierwszy raz mam do czynienia z tak dobrą adaptacją książki, ponieważ moim zdaniem adaptacja nie musi być wierna w sensie tak jak ja zapiszę tą książkę, tylko powinna oddawać jakby klimat, jądro, pokazywać tą przestrzeń w takim, bym powiedziała, na poziomie podświadomym. Możesz, moim zdaniem, jak ja oddaję prawa filmowcu, oni mogą zmieniać. Mogą robić różne rzeczy, znaczy oczywiście, żeby nazwiskami bohatera nie zmieniali, żeby te wszystkie elementy takie, które identyfikują, no i żeby oczywiście w czołówce mojego nazwiska nie przekręcili, ale... To nie ma takiego dużego problemu z tym. Ale wiesz co, jakby tutaj, w tym przypadku, ja czułam, że oni tą książkę wszyscy przeczytali. Nie tylko scenarzyści, nie tylko Chris, nie tylko... aktorzy, przygotowując się do roli. Ja jestem o tym przekonana, ale myślę, że też mistrz, który robił zdjęcia, bo w ogóle zdjęcia są bardzo piękne i takie wysmakowane i to też mi się bardzo podobało, że moim zdaniem to jest bardzo wartościowy serial i to bardzo trudne jest, żeby zrobić coś wartościowego, co zostaje ci w głowie. U mnie jakby to zostało w głowie, ja się zastanawiałam... Tak, na dłużej, tak, prawda? Na dłużej, tak, a jednocześnie to mnie trzymało w napięciu. A powiedz, jak z innymi adaptacjami twoich książek, bo Żywioły Saszy na przykład jest serial, który jest oparty na... Paradoks polega na tym, że Chris robił Saszę, ale dla innej stacji... Christopher Rus, czyli reżyser serialu. Tak, tak. Christopher najpierw zrobił Saszę dla innej stacji, dla TVN-u i to jest zupełnie inna produkcja. Byłam bardzo zadowolona przede wszystkim jakby z... Tam główną rolę jednak grają efekty specjalne, bo jest to ogień,
trzecia część serii i zaczęli od trzeciej. I tego się najbardziej bałam, bo wiesz, jakby efekty specjalne w polskim filmie, to martwiłam się, czy to dobrze wyjdzie. Wyszło dobrze. Natomiast to są dwa różne projekty. I możliwe jest też tak, że Chris bardziej czuje jakby ten temat, a może jakby to minęło ileś tam lat, więc jakby też ma zupełnie inny proces twórczy. Nie mam pojęcia. Ja też mam na koncie różne... sprzedawałam prawa i powstawały scenariusze, na przykład, które nie powstały z różnych przyczyn, niektóre ja blokowałam właśnie dlatego, że... Nie byłaś zadowolona z tego efektu? Po prostu się nie dało tego, wiesz, no jakby... Scenariusz, mówisz o scenariuszu, tak, czytanie tak. Scenariusza. Natomiast w tej chwili trwają prace, nie mogę na razie nic powiedzieć nad dwoma moimi książkami. Ja cały czas czekam, aż ktoś zainteresuje się Meyerem, bo moi czytelnicy bardzo na to czekają. Prawa są wolne, także jeżeli ktoś by to oglądał, to może się to do mnie zgłaszać. Cała seria. No, ciekawa postać bardzo. Znaczy, ale to też jest tak, że wiesz co, jak kiedyś było zupełnie inne podejście do adaptacji. Jakby ludzie, nie było przeszkolonych ludzi, którzy mogliby to napisać. Moje książki są, kiedyś były grube, a teraz też są skomplikowane. Natomiast powiem szczerze, Morderczynie to jest totalnie zawikłana intryga kryminalna. To, jak to wszystko się domyka, jest świetne. Mi się to strasznie podobało. Ja bym powiedziała, że temu serialowi naprawdę jest bardzo blisko do takich naprawdę tuzów światowych, czyli Odnowa, Mer z Easttown. Czyli to są takie seriale, które jakby mają tą właśnie głębię psychologiczną. Temat jest taki domowy, bym powiedziała zawsze, czyli taki blisko nas. To nie jest opowieść, to nie jest Hannibal Lecter, już wspomniany wcześniej, czy jakiś taki wymysł współczesnych autorów kryminałów, postać, która no, jest trochę taka, bym powiedziała, komiksowo zła, tylko jakby to zło jest takie nam... Z krwi i kości, takie realistyczne bardzo. I bliskie, że może cię dotyczyć, że może dotyczyć ciebie, twojej matki, twojej żony, twojej dziewczyny, twojej córki. I jakby moim zdaniem to jest najstraszniejsze i też najbardziej nośne. A ja chciałem cię zapytać, bo ty mówiłaś o tej masce takiej, która jest. To ja chciałem, żebyśmy teraz zdjęli zasłony Katarzyny Bondy jako tej profesjonalistki i powiedzieli, co tam się kryje za tą fasadą. Za moją zbroją? Tak. Ja lubię w ogóle twarde dane. Kocham je. Jakby ta analityka i wiesz, te wszystkie rzeczy, które znajdujesz w aktach, to jest mój świat. Uwielbiam to. To mi też tak porządkuje rzeczywistość, wobec czego ja bardzo dobrze się czuję, na przykład rozmawiając z ludźmi z organów ścigania, nie mówię tylko o policjantach, ale prokuratorach, sędziach, jakby my porozumiewamy się, wiesz, w takiej płaszczyźnie bardzo dużych konkretów. Natomiast jeżeli mnie pytasz o taką przestrzeń, jaka jesteś? No prywatną, tak? Jakby kiedy już nie mam tej sukienki, tylko siedzę w piżamie i robię zapis książki, bo taka jest prawda, to jest moja rzeczywistość, tak powiedzmy 93%. Jakby ta siódemeczka to jest, kiedy idę na targi, przychodzę do ciebie, nie wiem, idę na jakiś bankiet, czasem chodzę, lubię tak założyć sukienkę, się wypindrzyć i jak jest piękny film, na który mnie zapraszają, czy sztuka, czy opera, czy filharmonia, czemu mam nie pójść? Natomiast tak normalnie większość życia spędzam w piżamie albo w dresie, rozczochrana. Mam oczywiście, wiesz, moje biurko przypomina biurko Tomiego Szelbiego, wiesz, po prostu wszystko jest tam nagruzowane. Natomiast mam tam swój porządek i w ogóle jakby ten chaos, który ja generuję, nawet to bardzo lubię, to znaczy w ogóle nie jestem uporządkowana, czyli ten profesjonalizm to jest fikcja. To jest tak totalna myślałem. Fikcja. Głównie chodzi o ekspresję. Jakby ja z tego chaosu zawsze wybieram coś, co jest po prostu tak, jakbyś był w mgle i jakby chwytasz tą nitkę Ariadny i idziesz na początku na ślepo. I tak jest z fabułą każdą, tak jest z historią każdą, tak jest ze wszystkimi moimi dokumentacjami. Ja do tej pory, chociaż... piszę teraz takie krótkie książki, już nie piszę takich grubasów jak Okularnik 1000 stron, tylko piszę 1/3 tego. Sobieski taki jest, Ostatnia miłość taka jest, Chmejer taki jest, ale nadal robię dokumentację, bo ja nie umiem inaczej napisać, bo ja muszę po prostu pozbierać, żeby tak jakbyś się musiał najeść. Pamiętasz, opowiadałeś, że
jak idziesz na wykład, nie bez przyczyny cię o to zapytałam, czy się przygotowujesz, czy jedziesz z czaszki, tak? Że po prostu wiesz to wszystko i po prostu idziesz i kompletnie jakby improwizujesz. Odpowiedziałeś co? Że się przygotowuję. Dokładnie. I ja tak samo mam z każdą książką, chociaż lubię moment, kiedy już siedzę w zapisie i wtedy po prostu zapominam o świecie, to najpierw muszę się najeść tych danych. Ta dokumentacja, którą ja robię, nie sprzedaje ci tam danych. W książce już tego w ogóle nie masz, ale ludzie, którzy przeczytali książkę, oni mówią, że to czują, że czują to nasycenie. I tak samo jest w Morderczyniach, w tym serialu, że myślę, że ta głębia polega na tym, że tam nie ma żadnych jakichś wykładów edukacyjnych, martyrologii. To mnie denerwuje w serialu. Uważam, że serial powinien być czystą rozrywką. Tak. No właśnie, o tą rozrywkę chciałem cię zapytać jeszcze na koniec. Bo jak siedzisz w takich mrocznych, ciemnych, trudnych tematach, jak teraz mówisz, na przykład psychologicznie, nie możesz nic zrobić z tym, jest bardzo trudno pewnie to przejść przez ten proces, taki przygotowywania dokumentacji i pisania, to jakie masz odskocznie? Masz jakieś filmy na przykład, które oglądasz? Oj, tak nie, no ja kocham oczywiście oglądanie filmów, seriali, sezonami. Teraz z całą moją rodziną i w ogóle z moimi przyjaciółmi oglądamy Peaky Blinders, ja oglądam trzeci raz. Ale w ogóle kocham, wiesz, jakby tak, też świetnie. To, co lubię, to oglądam po wielokroć. Detektywa chyba też ze cztery razy oglądam ten pierwszy sezon, to w ogóle mogłabym cytować dialogi. Ale ja mam swoje takie fiksacje i musiałabym listę całą zrobić. No nie wiem, jak oglądałam Sukcesję, to jestem osobą obsesyjno-kompulsywną, w związku z tym po prostu musiałam całą, tak? Jak po prostu nie mogę tak po jednym odcinku, wobec czego mam swoje, no takie bym powiedziała, momenty, kiedy ja po prostu muszę się wyizolować i wtedy rzeczywiście to u mnie działa i to mi czyści głowę. Czytanie też dla mnie to jest taka funkcja, że czasem mnie pytają, ile ja czytam, co ja czytam. Ja cały czas czytam. Nawet kiedyś to nie, kiedy pisałam swoją książkę, to nie czytałam, a teraz to się zmieniło. Po prostu tak jakby tutaj piszę, a tutaj idę, czytam cudze i mi się po prostu jakby resetuje system. Odpoczywam dzięki temu. Biorę oczywiście takie rzeczy, które nie będą barwić mi powieści, czyli jeżeli piszę akurat o przestępczości seksualnej, to sobie czytam coś na przykład z zamierzchłych czasów, typu nie wiem, Hemingwaya albo Capotego, tak? I jakby to biorę coś, co po prostu jakby nie, wiem, że nie wpłynie. Bardzo lubię klasykę, dlatego że dzisiaj pisze się inaczej i to jest normalne. Ja akceptuję totalnie, że literatura musi się zmieniać. I dostosowywać się też do odbiorcy byłoby totalnie dziwne, gdybym pisała w taki sposób, że piętrowe metafory, akapity opisów rzeki, jakby to jest niepotrzebne zupełnie moim zdaniem. Jakby tak dużo mamy bodźców i tych wszystkich elementów, które nas ubogacają, że już dzisiaj, to, a zwłaszcza pisząc kryminał, mam zupełnie inną funkcję. Natomiast nadal jakby moją nadrzędną rolą jest dawanie czytelnikowi rozrywki, która niekoniecznie musi być ludyczna i niekoniecznie musi być lukrowana. Rozrywka to moim zdaniem katarzis. Czyli ja dostarczając czytelnikowi mocną książkę, czy to są Morderczynie, czy to jest teraz Na uwięzi, czy to jest, mam taką serię na aktach, Miłość leczy rany, Miłość pokonuje śmierć ostatnia, gdzie wszystko jest prawdziwe, ale napisane jest jak powieść. Tam też nie ma miękkiej gry, tak? Jakby, natomiast przez to, że funkcjonuję w takiej materii ciężkiej i w ogóle zachowuję się jak taki, wiesz, żołnierz. Spódnicy. Tak, to wiesz, raz, dwa. To mój rewers to są moi przyjaciele, moi rodzina i moi bliscy, którzy znają mnie z zupełnie, wiesz, innej strony i bardzo, bardzo dbam o taką przestrzeń, jak ja to nazywam, dobroci i miłości i towarzyskości. Jestem osobą niezwykle towarzyską. To nie jest tak, że ja jestem, wiesz, takim samotnikiem, co siedzi tylko w domu, pisze, wiesz, nic nie. Po prostu jestem pierwsza do imprezy. W ogóle robię u siebie w domówki, bo uwielbiam, spraszam wszystkich. To się dzieje. No, to chętnie przyjdę. No, muszę cię zaprosić. To się odbywa tak i wszyscy wiedzą, że jak ja piszę, to mnie nie ma. Czyli nie dodzwonisz. W ogóle się do mnie nie dodzwonisz. Wyłączysz telefon. Znaczy ogólnie nie odbieram. Znaczy mam agentkę, która odbiera za mnie telefony, odbiera moje maile, bo jak jestem w zapisie, to w ogóle mnie to w ogóle nie interesuje i tak bym odmówiła, poza tym mogłabym być nieprzyjemna, po co to komu, nie? Jakby
Odbieram tylko wtedy od dziecka i od moich trzech przyjaciółek, od mojego faceta, od członków mojej rodziny, tak? Jeżeli coś by się działo. Natomiast kiedy skończę pisać i wszyscy o tym wiedzą, to ja wtedy zawiadamiam, skończyłam, melduję się, zarządzam imprezę i wtedy jest czas bardzo towarzyski i kocham to. Po prostu wtedy wszyscy przychodzą, daję im wina, rozumiesz, daję im jeść. Jestem taka, wiesz, matka kurka, wszystkich zgarniam i to robię to dla siebie, żeby przypomnieć sobie, że rzeczywistość nie jest taka, jak ja o tym piszę, że ludzie są wspaniali, że mogę na nich liczyć. Ja naprawdę mogę liczyć na moich ludzi. To jest tak, że cokolwiek by się nie działo, to każdy ma jakąś tam swoją funkcję. Przez to, że ja już mam tyle lat, to jakby sprawdzoni są to ludzie w różnych sytuacjach, ale też, co jest fascynujące, ja kiedyś nie akceptowałam, chciałam ludzi zmieniać, myślałam, że oni powinni się, wiesz, jakoś inaczej zachowywać, dlaczego ten ktoś się spóźnia, a ten się popisuje, a ten cały czas, wiesz, znak na loży szyderców i tak dalej, a dzisiaj wiem, że totalnie kupujesz człowieka z dobrodziejstwem inwentarza, jeżeli jest twoim przyjacielem, to po prostu tak ma i po prostu tak jest. I tak jak daję moim bohaterom zadania do rozwiązania śledztwa i wiem, która sprawa jest dla Meyera, bo on ma inną konstrukcję, inny zawód, jest profilerem, a jeżeli coś jest na brzytwie i totalnie na pograniczu prawa, to daję to Sobieskiemu, bo wiem, jakie on ma kompetencje. Tak samo traktuję ludzi wokół mnie. Czyli nie zlecę organizowania jakiejś trudnej logistyki osobie, która jest totalnie chaotyczna, tylko wręcz przeciwnie, jakby wiem, jakie ma najważniejsze zalety i dzięki temu to wspaniale działa, że my mamy takie swoje stado. Mam totalnie własne plemię i to jest cudowne, bo kiedyś ludzie ode mnie odchodzili, bo nie rozumieli, dlaczego ja znikam na 4 miesiące. Po prostu nie odbieram, nie mam mnie. Jakby to jest trudne do... Kiedyś do jeszcze, akceptacji przez innych. Znaczy, to trudno jest wyjaśnić. Raz to zrobisz, ale ja potem piszę następną książkę i znowu jest tak samo. I jakby... A tu chodzi o to, że my jesteśmy blisko, oni też wiedzą, jaka ja jestem i jakby działa relacja wzajemności. I oczywiście związek dobry, miłość, w sensie, wiem, że to jest trywialne, ale to napędza. I relacja miłosna z facetem i relacja miłosna z dzieckiem, to jest dla mnie taki trzon, taka moja, wiesz, równoważnia, że ja po prostu mam totalnie sytuację, która jest zbalansowana. O. Plus moi przyjaciele i ja jestem tak jakby otoczona taką aurą dobra przed złem. W związku z tym wymyślam coraz straszniejsze historie, coraz bardziej się dobrze bawię, po prostu się doskonale bawię przy tym. Jak masz taki, wiesz, swój fundament pozytywny, oczywiście tak, rechot, podstawa, bardzo dużo trzeba się śmiać i odpoczywanie. I kilka razy do roku jeżdżę na urlop, tylko że nie tam na kilka dni, tylko staram się, żeby to był minimum 10 dni. Dopiero wtedy zaczynam odpoczywać i wtedy kompletnie resetuję system, nie kontaktuję się z rzeczywistością. Nawet nie wiem, że niektórzy z wakacji wrzucają jakieś tam na media społecznościowe różne jakieś relacje czy coś takiego. Ja nie robię tego, dlatego że to jest mój czas. I taka higiena psychiczna, czyli ta przestrzeń przyjacielsko-miłosna, odpoczywanie, relaks i rechot. Jakby rechot jest bardzo ważny, ponieważ rechot oznacza, że po prostu dajesz odpowiedź światu na cokolwiek on ci da niezbyt fajnego, odpowiadasz mu i co z tego? Znaczy ja mówię brzydkie słowo, ale tutaj teraz szybko wymyśliłam. I co z tego, że coś się tam wydarzyło, rozumiesz? Wszyscy wiedzą, jakie są. Myślę, że w domu czasem warto użyć tego brzydszego słowa. Tu nie będę tego używała, natomiast po prostu większość rzeczy można obśmiać. To sprawia, że ja po prostu jestem też bardziej efektywna i to działa jak perpetuum mobile. Chciałem powiedzieć, że cię bardzo rozumiem w tym, o czym mówisz. Ja wiem, że ty mnie rozumiesz, bo mi się wydaje, że ty masz takie
podobne poglądy. Tak, ja to co mówisz, to wszystko jakby rozumiem. Nie będę już dalej wchodził w to, mogliśmy tutaj jeszcze, myślę, że możemy kontynuować tą rozmowę. Powiedziałaś o liście, może przygotujemy jakąś listę takich filmów, seriali, które lubisz, gdzie się opublikuje w mediach społecznościowych razem ze mną, przy okazji naszej rozmowy. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie, było bardzo miło. Odsyłamy do książek i oczywiście do serialu Morderczynie. Tak, bardzo dziękuję. Dziękuję, że oglądaliście Kino Rozmowę. Zapraszam do subskrypcji kanału i komentowania odcinka. Do zobaczenia. Thank you.